pułapkach władzy, jej koncepcjach i o potrzebie kompromisu mówiła podczas kolejnego wykładu z cyklu Uniwersytet Otwarty w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży znakomita polska socjolog profesor Jadwiga Staniszkis. Europa Zachodnia nie chce więcej zaskoczeń, takiego spotkania z krajami nieprzewidywalnymi cywilizacyjnie. Mimo że powiedzmy właśnie taka Armenia, gdzie w tej chwili zaczyna się kolejna wojna, Rosjanie to wykorzystują, żeby zdestabilizować, zniechęcić dodatkowo Europę. Taka Armenia przez wieki próbowała mimo geografii, mimo swojej słabości, właśnie przez reinterpretację różnych ustaleń, poszczególnych synodów i przez analizę powiedzmy teologiczną, pokazywać, przesuwać się na zachód, zbliżać się do interpretacji zachodniego chrześcijaństwa. Zapytaliśmy profesor Jadwigę Staniszkis, czy instytucje zewnętrzne z Europy i ze świata mają prawo wypowiadać się w sprawach systemu i rządów w Polsce. Unia jest bardzo pragmatycznym tworem. Traktat lizboński przyjął równorzędność odmiennych systemów wartości, tylko na poziomie warunków brzegowych, jak gdyby trzeba przyjąć to minimum właśnie wspólne europejskie, ale uznawanie, że prawo nie ogranicza władzy, to już jest przekroczenie tego minimum i moim zdaniem Unia ma prawo, chociaż niestety to moim zdaniem nie będzie skuteczne, bo widać wyraźnie takie błędne rozumienie suwerenności, jako właśnie odrzucanie zewnętrznych ingerencji, utwardzanie się, kiedy tego typu ingerencje powstają. Nie mogło też zabraknąć pytania o odbywającą się obecnie w Polsce konfrontację wokół Trybunału Konstytucyjnego. Myślę, że z każdym właściwie krokiem jest coraz trudniej, bo na początku oczywiście można było poczekać z wyborem tych trzech sędziów pisowskich, grudniowych, na orzeczenie, czy wszyscy pięciu platformerscy byli nielegalni. I właściwie wybrano wieczorem, następnego dnia było to orzeczenie. I okazało się, że trzech jednak wybrano za czasów poprzedniej kadencji legalnie, dwóch ustąpiło i można było wybrać dwóch, którzy z tych pięciu pisowskich są dopuszczeni do orzekania. I tutaj jest pierwszy jak gdyby zamach na konstytucję, bo drogą ustawy sejmowej uzurpowano sobie jak gdyby zmianę liczby sędziów do 18, co jest tylko zastrzeżone dla konstytucji. Prezydent to podpisał i w tym momencie złamał konstytucję tą uzurpacją. Dalej kolejny krok to jest traktowanie tej ustawy naprawczej pisowskiej, która paraliżuje, bo ona każe według kolejności rozpatrywać, więc sprawy ważne, na przykład samej tej ustawy byłyby za powiedzmy kilka miesięcy co najmniej. Ona wymaga składu, który już przekracza, który de facto wymaga uznania tych wybranych nielegalnie. I to jest taka polityka faktów dokonanych. I w związku z tym posiedzenie Trybunału zostało przez PiS uznane za nie obrady formalne, tylko takie sobie spotkanie, bo w Konstytucji to jest oczywiście obowiązek przestrzegania ustawy, ale nadrzędna jest Konstytucja i Trybunał wyszedł z takiego stanowiska, że jeżeli przedmiotem tych rozważań jest ta ustawa, to nie można procedować przez nią, bo jeżeli się uzna ją za nielegalną, to wtedy wyrok też będzie nielegalny i powstanie błędne koło. W związku z tym procedował w składzie i w terminie, który prezes ustalił, niezgodnie z ustawą i uznali, że ta ustawa naprawcza jest niekonstytucyjna. PiS tego nie uznaje poprzez niepublikowanie, uważając, że to nie obowiązuje. Więc pierwszym krokiem jest naprawdę opublikowanie i myślę, że pani premier Szydło powinna podjąć ryzyko. To jest duże ryzyko, ale to by wszyscy łącznie z prezesem Kaczyńskim, jak gdyby ona by to wzięła na siebie, to by uchyliło tą ustawę w całości, mogłyby wszystkie kluby współpracować nad kształtem nowej ustawy, uwzględniając uwagi Komisji Weneckiej
I to by bardzo rozładowało sytuację. Równocześnie tych trzech sędziów można by jak gdyby rozprowadzić, mówiąc umownie, po pierwsze, kiedy ustępuje sędzia, robi się wakat, wprowadza się kogoś z tych trzech pisowskich, no ale widzimy, że wprowadza się inną osobę. Wczoraj było przesłuchanie. Można wysyłać do innych instytucji, tak jak profesora Muszyńskiego do Komisji Weneckiej, ale ważniejsza jest sprawa po prostu uchylenia ustawy naprawczej przez podpis, publikację przez panią Szydło i uznanie, że ustawa naprawcza jest niekonstytucyjna. I myślę, ja miałam wielką nadzieję, że w czasie tych obchodów smoleńskich prezes Kaczyński powie, no zostaje przy swoim, tutaj nie ma jasnych uregulowań, interpretacja Trybunału jest inna niż moja, ale w imię kompromisu mój brat by tak postąpił, w imię państwa to robię. Ale wszystko jak gdyby idzie w innym kierunku, bo jest ta kwestia prokuratora, który rozpoczął próbę właśnie prawniczego spojrzenia na ten akt niepublikowania. I został przesunięty na gorsze stanowisko. Jego szef w prokuraturze zrezygnował. 22 prokuratorów wczoraj przygotowało list protestacyjny w tej sprawie do ministra Ziobry. Podziały są właściwie w całe środowisko i Sąd Najwyższy i sędziowie. Wszyscy zwracają uwagę, że mamy dwa systemy prawne, bo Trybunał i system sądowniczy uważa naprawczą ustawę za nielegalną, partia rządząca nie. I to naprawdę ma wymiar konkretny, bo w wielu orzeczeniach nie wiadomo po prostu jak postępować. I to jest coraz głębsze. I myślę, że PiS nie zdaje sobie sprawy, Jarosław Kaczyński, z tych skutków. Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zainicjowała działalność Uniwersytetu Otwartego od zaproszenia bardzo głośnych nazwisk polskiej nauki, obecnych także w najgorętszych sporach współczesnej Polski. Poza profesor Jadwigą Staniszkis, wykładowcą był na przykład profesor Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta Andrzeja Dudy.